że to mogą mu kazać, czy nie wiem, mandat chyba dostanie. Teraz, żeby wjechać na myśl wzięć, to muszę na lewy, nie? Tutaj chyba. No bo tu nie jeździłem, to... A, bo ci jadą na Podkowę prosto. Teraz ci jeszcze opłaty biorą? No i teraz korek i zobacz, teraz autobus ma wjechać i nie wjedzie. Ty masz czerwone jeszcze. No, no, spoko. Nie, no dosyć fajnie zrobili z tym wjazdem, widzę, bo autobus ma pas wyciągnięty aż dotąd, do tego pasa, nie? I może wtedy ten... Osobówki go muszą wpuścić i tu przejeżdża na lewy i skręca. Że nawet jak jest korek, chociaż to wiesz. Jak ci tam pobierałem tak opłaty zawsze, to ja dziękuję, powiem ci. No właśnie. To życzę powodzenia, nie? Pogada, nie? No. Ja się zapali zielone i będę stał blokował ruch. Trzy godziny później. Jeszcze pieniądz wpadł, a idź tam. Nie jadę, bo zablokuję już, nie? Myślę, że tak. Jeszcze Toyota skręca teraz. Idzie raz, dwa, a tamte nie wiem, co oni tam robili. Możemy jechać. Dobrze. Masz pociętą uwagę, bo ja już tylko na jednym skupiłem się. Ja też. Poniekąd. Nie, pariarku. No tu z, powiem ci, z tym parkingiem, to tutaj jak oni tak pobierają opłaty, to dziękuję, nie? Czasu, nie ogólnie. Tak? No, 14:09 dopiero odjazd. No to mamy 10 minut. A, dobra. No, 14:09 odjazd. Ponad 10. No. No. Ponad 10 minut. To nie tak dużo. No, muszę go wygasić. Pojedziemy to do góry. Wyjść? Co? Wyjść? Nie, dobra. Musisz mocno ci przytrzymać. To powinno lepiej chodzić, tylko to bym musiał patrzeć, zadbać o to, nie? Tam gdzie. O której pan rusza? Za 9 po 8 minut.
14.09. Tak. Gdzie go trzymacie? Wow. Są takie miejsca. Na zajezdni trochę, trochę bardzo. Dobrze, lepiej, że jest taka pogoda, jakby padało, to by ani ludzie zdjęć nie porobili, ani na paradę by nie wychodzili, nie? Jest ładnie. A, tu można teraz zgadzać, może nie można było. Którego to teraz znaczy samego, czy mało? Wydaje, że jedziemy 70 na godzinę, on pokazuje za wolno coś ten licznik. Coś opłatuje, takie mam wrażenie, wiesz? To jest nasz stara konstrukcja, musi się wydawać, nie? Maluchem jadę 60 na godzinę, wydaje się, że leży setku. A już nie działa licznik, zobacz. Coś jest nie tak tutaj. Mówię, ono kłamuje, coś jest nie tak. Yeah.
mam teraz samochód prawie nowy i tak oszczędzam, że masakra. Każdy grosz liczę teraz, bo tylko jadę zatankować i 300 pounds trzeba zapłacić, ale... Także widzisz, dostałem zderzak za 50 zł, 100 przesyłka mi kosztowała, drożej niż ten plastik, ten kawałek, nie? A w salonie ten 1000 zł, a koleś mi pokazuje, wiesz, wróci mi pan jeden, mówi, ale zobacz tutaj, nie, do mnie, nie może tak pokazywać, że to na Allegro oryginalne za 50 zł. 2 sztuki były zderzaki, takie, z nakładki plastikowy. Przyszło w 2 dni, słuchaj, ale nie. Gdzieś chyba z pod Warszawy, tam już za Warszawą, kawałek, w stronę tam Radomia, Lublina. Szkoda, że tak do przodu jeszcze tego plastiku nie dostałem. No może będzie, muszę popatrzeć, wiesz? Jak obserwujesz, to wiesz. A tam też jest uszkodzony przód. A tył chcę zmienić, wiesz, dlaczego ja te czujniki wywalę, wiesz? Bo one nie działają tak, jak powinny. Ja w płynie cofam, tam nic nie stoi, a to mi pika, że coś stoi. I w a się zobacz, jak to działa. Od razu wyłączyłem już te czujniki, bo mi wkurzały, wiesz? Te czujniki jest pewnie, wiesz, może. Ale wiesz, dziadek polegał na czujnikach i później przytarł i przywalił zderzakiem, nie? I bokiem, nie? No, bo się wydało, jak nie wiadomo do końca, jak to było, wiesz. Koleś miał swoje lata, w każdym bądź razie od 2011 roku się bał już jeździć niesamowicie. Jak miał tą małą kolizję właśnie. A co było z tym? No ja tak się wydałem, że mocno zabiłem. Przejeżdżam się do ramy. Mózga wstała, grzbieta wstała, stała na numer. Popatrz, jedzie. Co, jedzie? Ja, jedzie, tak? Tak. Ja teraz tego zaryzykowałem, no, chyba robię, jest troszkę zjeść. No. Nie, no to śmieszne, bo to są bardzo szybkie, nie? Wiesz, a ja rowerem... Włączam kierunek i przystawa manewra. Trzeba było na śrubkach dokręcić, nie? Wielczu współczesny masz to samo. Panie to idzie, nie? Ale zobacz, 77 rok, to zobacz, i karusy tu jeździły, kupa dymu, zamulacze totalne, a ten zobacz, tepniesz, on idzie po prostu, nie?
Szok po prostu, jaka to technika już była w Niemczech, nie? Automatyczna skrzynia biegów jeszcze? Panie, nie? W ogóle ten autobus jest niezajechany, bo jakiś się rolnik miał. Trzymał go w ogóle w szopie, jak byliśmy na miejscu. I on woził tylko dzieci do szkoły z tym, albo pracowników na pole. No, bo wiesz, no, ten autobus nie jest zajechany, on nie robi dużo, nie? Po prostu. Nawet nie znam, jak to po tych drogach niemieckich jeszcze? To Tyle się przejedzie. Nie będę mu przedstawiał, nie? No, może on sobie po swojemu tak ustawił. Mieszkanie po swojemu, nie bez pracy. Ja sobie zawsze też po swojemu przedstawiam wszystko. Nie wiem, czy w pracy, czy w samochodzie. W samochodzie to wiesz. Od razu to Toyotę też poustawiam po swojemu. To wiadomo. Dobrze, dobrze. No to trzeba było. No dobra, ja mam na drugą i to się wezmę. Tak. Super. Dzięki, do usłyszenia. Hej. To było z jakiej panicy? Wiesz, te wszystkie wody, nie? No.
że taki autobus też zabija to, że on cały czas stoi. Na przykład zeszły rok, on dwa lata prawie stał, bo była ta pandemia. Ale to jest masakra. Teraz jest tam odpalał biuro, czy nie? Nie wiem, czy go odpalał, ale... Tak samo, jeśli chodzi o samochód, nie? Samochód też powinien być jeżdżony, a nie, że stoi. Bo później są właśnie takie problemy różne, nie? Dokładnie. Jakości były, jak tam Harys? Chociaż niech on mi tam otworzy, a jest otwarty. Jest otwarty. Chyba będzie jechał, bo on stanie za mną i nic nie wyjedzie. Tam nie podjeżdżam telefonu. O, nie, dobra. Ale tam...